W chwili obecnej praktycznie w 99% mamy wykluczone przebywanie osób w środku, w gruzowisku. Policja swoje czynności już prowadziła, potwierdzała, że wszystkie osoby, które zajmują się takim podejrzanym procederem właśnie pozyskiwania nielegalnego złomu, są w domach, w swoich miejscach zamieszkania. Także praktycznie no jest pewność, że już nie ma nikogo. Złomiarze od wielu lat rozkradają ten teren. Prosiłem o wsparcie służby mundurowe, żeby pomogli nam zabezpieczyć w taki profesjonalny sposób. Był teren kopalni węgla kamiennego Mysłowice. Niestety miasto nie otrzymało wsparcia. Był ten temat też poruszany na sesji Rady Miasta. Dzisiaj mamy efekty tego, że nikt nie podszedł do tego poważnie, że złomiarze robią tak wielkie spustoszenie, że budowle zaczynają się same zawalać.